Ale widzowie, przyszliście tu pewnie, żeby zniszczyć sobie dzieciństwo. No tak, dzisiaj widzowie oglądamy filmiki króciutkie, które zniszczą wam dzieciństwo właśnie. Mi również w sumie, bo razem z wami to będę oglądał, proste. Po prostu dowiemy się naprawdę wiele sekretów, jeżeli chodzi o jakieś bajki, o cokolwiek z dzieciństwa. Także sprawdźmy to. Pierwszy filmik, fakty, które zniszczą wasze dzieciństwo. Dobrze, sprawdźmy, czy aż tak zrujnują nasze dzieciństwo. Uwielbia wiele osób. Jednak tak naprawdę. Ty, ja nie wiem, kiedy ja żelki ostatnio jadłem. Napiszcie widzowie, kiedy jedliście ostatnio żelki. Która ma w sobie kolagen, przy którego produkcji używa się kości i skóry zwierząt. Troszkę mnie irytuje, jak on mówi tak dziwnie, ale... Czyli żelki są stworzone z kości zwierząt. My tak jak żelatyna i tak dalej. No, nie myśl... Jak jecie żelki, to nie myślcie, że to są kości, okej? To są słodziutkie, owocowe żelki. Ja żelków akurat ostatnio nie jadłem. Ulubiony zestaw każdego dziecka. Większość brała go tylko dla zabawki. Co, to tam też coś złego będzie? Te zabawki są warte dużo pieniędzy. Na przykład zabawki pochodzące z 2007 roku. Sprzedają się teraz za 2000 zł. O kurde, za 2000 zł? Zabawki? Czyli widzowie jakieś 9 lat temu, jak miałem, uwaga, 11 lat i dostałem w zestawie zabaweczkę, która była za parę złotych tak naprawdę, no to ona teraz jest warta 2000. Zaraz przeszukam swoją szufladę. Ale biznes normalnie, no coś niesamowitego. Niestety większość z nas je wyrzuciła. No. I straciliśmy dużo pieniędzy. Pewnie tak. Walt Disney, szukajcie widzowie, jeżeli macie. Założyciel Disneya tak naprawdę był bardzo złym człowiekiem. Dlatego postacie ze starych bajek Disneya dziwnie się zachowują. Dziwnie się zachowują postacie, jakoś nie zwróciłem uwagi, może, nie wiem. Jaki sposób? Coś o SpongeBobie może będzie, okej. Tłusty krab, mięso z krabów. Aha, że przepis na krabu burgery to jest ten. Z krabów jest zrobione i krab wygląda... Aha, i że pułapki na kraby tam są? Więc tak smakuje. Co jest? Dlatego krab ukrywa przepis, że co, policja go nie dopadła? Boże, ile rzeczy naraz widzowie, czyli kraboburger jest stworzony z krabów. Po drugie chowa ten tajny przepis, żeby policja go nie znalazła. I może plankton jest dobry, cała teoria się wali. Może plankton jest dobry, bo chce ten przepis. Nie wiem. I niby, że małe krabiki są... No dobra, lecimy dalej. Niszmy sobie ten. Które zniszczą ci dzieciństwo. Numer 1. Stój polski pingwin to ta sama osoba. Numer 2. Warte pan śmietanka to ta sama osoba. Numer 3. Idle T-Box Deal to też... Boże... To zniszczy twoje dzieciństwo. Gumball? O Jezu, ale przerażający, to jest, wygląda jak Pennywise. Ale Gumball w niektórych momentach... Aha! Że on jest... O kurde! Że on jest tak pokazywany, ale przerąbane. Kurde, Gumball to jest przerażająca bajka w niektórych momentach, ale serio? Zauważyliście to? Nie zauważyłbym tego. Nie ma szans. Mam na ciebie wiadomość, która zniszczy ci dzieciństwo. Nie, Scooby-Doo? Oglądałem. Zastanawiałeś się, dlaczego umie gadać? Myślałem, że po prostu są zjarani. Otóż w jednym z odcinków okazuje się, że Scooby-Doo jest kosmitą. Co? Mam na ciebie wiadomość, która zniszczy... Serio, z kosmitą? No nie zrujnowała mi tego dzieciństwa. O Boże. Przepraszam, mały. Chyba za szybko rozsmarowałem. Dobra, tego nie oglądałem. Ja nie lubiłem, dobra, nie wiem, zostawmy to. Ja nie lubiałem bajek, które są jakby ludzie grali i udawali w ten sposób. Wolałem bajki rysowane właśnie. Aha. Kiedy Gumball jest od 7+. No to już wiemy. Uwaga, zniszczy ci dzieciństwo. Dawaj, pokaż. Tom i Jerry to zapoczątkowali. Co? Nie. To zniszczy twoje dzieciństwo. To jest ta bajka, jak ona się nazywała? To zniszczy dzieciństwo. To śmiesz się, zniszczy nam dzieciństwo, tak? A, no tak. Wiemy dobrze, o co chodzi. Super, lecimy dalej. This secret ruins your childhood. Czyli twoje dzieciństwo. Start. A, to jest buzia tego, o nie! Co to jest? O, to będzie chyba to samo, na 100%, to będzie o tym, no... O krawoburgerze, ile to ma lajków, to jest popularne, kurde. O nie. Znam tą bajkę. A Timmy? Że on Timmy jest tym? Ale kurde. Ej, to zbyt pasuje, to jest prawda. Te postacie pasują do innych bajek, co jest grane? To mi zrujnuje. Co? Co? Nie, czemu nie tak pokazują? O co chodzi? Aha, że to jest zmuszanie, bo to pocałowania, no w sumie. In The Lion King there's a secret message written in the stars. You can see that the stars spell S-E-X, however Disney said that it's actually. Ale to jest takie naciągane, ale możliwe. Ale błagam. As a kid, you probably wouldn't notice this, but it has the legs of a Barbie doll and is a hook as a body. The penis hidden on the front of a Little Mermaid VHS tape. If you look toward King Triton's castle, you see something that looks a little inappropriate. Disney got so many complaints about this that when they came out with the laserdisc version, they removed that structure completely. Alice is actually high in most of Alice in Wonderland. She ate mushrooms, fell into a rabbit hole, runs into caterpillars that are smoking, and you see Alice eating mushrooms and other random things that change her physical and mental state. Cukier. A, no tak, pan krab jest kanibalem. No to już było. No dobra, to znowu o kraboburgerze. Czemu jest ciągle o kraboburgerze? Straszne fakty. O nie, ale smutno, oni go zabudowali. No to jest przerażające. Uwaga, zniszczę ci dzieciństwo. Pokaż mi dzieciństwo. Z tych wszystkich zawsze, jeżeli chodzi o zniszczenie dzieciństwa, są wszystkie same takie zboczone rzeczy. To jest... No dobra, no jak tak się teraz jak będziesz na to patrzeć, to będziesz to widział, no ale... Okej, mamy kolejne. Czemu są takie mroczne muzyki w tym? The Original Story of Cinderella? Coś tak nazywało? Coś kojarzę, tam też bajka jest Extremely Gory and Graphics and doesn't have a happy ending. Okej. Dziecko, które dawało głos temu Ducky, to chyba tak się nazywało po prostu ten. O Jezu. Dziecko, które podgotało głos do tej bajki, zostało zamordowane? Powalone. Głos... Elma? O nie... Jeżeli ktoś wie, no to wie o co chodzi, nie? Ale to już źle się patrzy od razu na to, nie... Coś ze Shrekiem będzie? In the movie Shrek, Lord Farquaad did something you probably didn't notice that will make you really mad. Co zrobił? So in the beginning of the movie you see Papa Bear, Mama Bear and Baby Bear in these cages. Oh, yeah. But later on in the movie in this scene you see Papa Bear and Baby Bear, but where's Mama Bear? Oh, it is later revealed that Lord Farquaad turned Mama Bear into a rug in his room. O kurde, te bajki są przemyślane i straszne. Your childhood, part 76. In the movie Cloudy with a Chance of Meatballs, there's one very dark joke that most people have never noticed before. Mroczny żart tam jest jakiś. You can see the presidents on Mount Rushmore getting pied in the face. But did you notice what happens to Abraham Lincoln? The three other presidents get pied in the face, but Abraham Lincoln gets pied in the back of the head. No do czego? I'm gonna ruin your childhood. O kurde, bo w tej bajce było, że spadł na niego placek tu na głowę, bo tak został zabity? Co się dzieje? I'm gonna ruin your childhood, part 1. The address of SpongeBob is 124 Con Street, Bikini Bottom. And if you do a Google search, it will take you to this island called Little St. James. And this is the part that will blow your mind. Remember Jeffrey Epstein? This is the exact same location of his island. This is so messed up, I can't even wrap my head around it. Że SpongeBob napisane w dowodzie, w bajce, dane, w sensie lokalizacji tego gościa, co był przed chwilą. Dziwne, może to ma to jakieś powiązanie. Widzowie, no dziękuję za oglądanie tego odcinka, zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie kanał tam na dole, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, trzymajcie się i do zobaczonka. Nie, za 3 dni, bo 3 dni są filmy, na razie, ho.